pierwszych dniach kwietnia na stacjach paliw w Polsce ponownie podrożała benzyna PB95, która w porównaniu do minionego tygodnia podrożała o kolejne 4 grosze i jej średnia ogólnopolska cena wynosi aktualnie 5 zł i 25 groszy. Od 3 tygodni stabilna pozostaje średnia ogólnopolska cena oleju napędowego, która wynosi 5 zł i 19 groszy. Zaledwie o symboliczny grosz natomiast potaniał autogaz oferowany w sprzedaży detalicznej po 2 zł i 57 groszy. Od początku kwietnia na giełdzie w Londynie baryłka ropy naftowej tanieje do poziomu 62-63 dolarów, a powodem przeceny może być zapowiedź członków OPEC Plus o planowanym na maj luzowaniu limitów wydobycia. Dodatkowym impulsem do przeceny była również w tym tygodniu informacja amerykańskiego Departamentu Energii o nieoczekiwanym, bardzo dużym wzroście zapasów benzyn w magazynach za oceanem. Z analiz ePetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, iż o kolejne kilka groszy mogą niestety ponownie podrożyć oba gatunki benzyn, natomiast ceny diesla i autogazu pozostaną stabilne.